Kochani, witam Was bardzo serdecznie w 16 dniu Vlogmas. Jak widzicie, ja już jestem i ubrana, i pomalowana. To dlatego, że wybieram się na zakupy. Muszę kupić sobie jakąś sukienkę na święta, prezenty jakieś świąteczne, więc zabiorę Was ze sobą, a teraz przychodzę do Was, żeby otworzyć kalendarze adwentowe. Już tak tradycyjnie. Dzisiaj mamy 16. Pierwszy raz sobie nie naszykowałam okienka. O, mamy go tutaj. 16. I dzisiaj mamy również czekoladkę, bo chyba wczoraj też mieliśmy czekoladkę. Coś mi się tak kojarzy. I teraz 16 w kalendarzu od Karoli. Jestem bardzo ciekawa, co tu jest w środku. I powiem Wam, że nie mam pojęcia. Zaraz zobaczymy. Wow, kurczę, gdybym wiedziała, to wczoraj bym nie kupowała tych bombeczek. Bo zobaczcie, co dostałam. Dostałam zestaw bombeczek, takich fajnych, bo tam w środku jest jakby brokat albo no jakieś sreberko. Wyglądają naprawdę, naprawdę super. I cytat: jedynym złym krokiem jest ten niezrobiony. I podokładałam jeszcze te bombeczki, które trafiły mi się w kalendarzu. Tak one wyglądają. Jeszcze gdzieniegdzie na choince też je podokładałam, bo do stroika byłoby za dużo. Znowu szybkie przemieszczenie się i jesteśmy w aucie. Jedziemy na zakupy. Mam nadzieję, że kupimy wszystko to, co nam będzie potrzebne, moi drodzy. I znajdziemy jakąś sukienkę. Powiem Wam, że ja w chaosie widziałam piękną sukienkę. Stwierdziłam, że jest trochę za duża, ale jeśli dzisiaj nic nie znajdę, to ja ją kupię, bo nie wiem, w czym ja pójdę na święta, naprawdę. Więc jedziemy. Prezenty. Wszystko wzięłam, powiem Wam szczerze, w naturze i kupiłam sukienkę, nie taką, co chciałam, oczywiście tej, co, tą, co znalazłam w chaosie, nie było u nas i wzięłam jakąś zwykłą czarną. Chciałam całkowicie inną, ale wszystkie, które mierzyłam, jakoś źle na mnie leżały. Kupiłam ją w Kropie za, ona jakaś tania była, 69,99. I ona na mnie wygląda dużo lepiej, ale ja sobie tak wymyśliłam, że wiecie, złote dodatki, wysokie buty. No i myślę, że będzie wyglądała całkiem ładnie. Zabieramy się jeszcze szybko za jedzenie. Ja mam zupę kalafiorową, którą wczoraj tak szybko ugotowałam, do tego chlebek. A Daniel będzie jadł pierogi z serem. Moi drodzy, pół dnia się do Was nie odzywałam, ale Daniel chory, Wiki chora i na koniec dopadło mnie. Czuję się fatalnie, naprawdę fatalnie, więc mam nadzieję, że się nie obrazicie, ale vlog będzie łączony z dwóch dni, bo dzisiaj już nic nie dam rady dograć, za chwilę kładę się do łóżka i idę spać, bo czuję się po prostu okropnie. Witam Was kochani w dniu 17 Vlogmas, jak słyszycie, ja dalej czuję się okropnie, jutro mam do pracy, nie wiem jak ja pójdę naprawdę, mam nadzieję, że dzisiaj to jakoś wyleżę i że jakoś pociągniemy tego vlogmasa, ale jako pierwsze otwieramy kalendarze adwentowe. Tutaj mamy 17 z Kindera i 17 w kalendarzu od Karoli, jakoś jedną ręką muszę sobie poradzić. Sprawdzamy, co my tam mamy, jakieś chyba cukierki. I mamy tutaj migdały w czekoladzie i czekoladzie białej. I cytat na dziś to: nie licz dni, spraw, by dni się liczyły. No akurat we Vlogmas te dni liczyć musimy. Zabieram się za pakowanie prezentów, bo znalazłam taśmę klejącą w końcu. I
postanowiłam, że zrobię to teraz, bo później będę pracowała i nie będę miała na to głowy. Prezenty już zapakowane, tu są dwa dla Wiktorii, a pozostałe są dla dziadków od Wiktorii. Takie, wiecie, bardzo skromne prezenty. W tym roku nie robimy jakichś takich wielkich, tylko między sobą, czyli między mną a Danielem. Ja już mu kupiłam prezent i myślę, że będzie bardzo zadowolony. Wiktoria, w co Lala jest ubrana? W twoje ubranko? Tak? Nie! Twoja lalka, twoja, przecież nikt ci nie zabierze. Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w ostatnim dniu Vlogmas, co ja chciałam mówić. W 18 dniu Vlogmas. Kto mi tutaj buziaki daje? W 18 dniu Vlogmas. Myślę, że to będzie już ostatni dzień, który połączę do tego Vlogmasa. I co, zbieram się właśnie do pracy. Idę, jest śniadanko, wychodzę z tą panią i tak. Jesteśmy w mojej kuchni, jest tutaj troszkę ciemno, ale nie chce mi się już iść do pokoju, bo jestem na wyjściu dosłownie, więc otwierajmy 18 z kalendarza z cukierkami. Mamy kinderka i teraz okienko z kalendarza od Karoli. O, odsłonię światło. Widzicie, od razu dużo jaśniej. Nie chcę tutaj budzić moich cudaków. Co my tu mamy? Isana. I słuchajcie, to jest peeling pod prysznic. A cytat na dzisiaj to: bądź dobrej myśli, bo po co być złej. Kochani, ja już wróciłam z pracy. Wiktoria mi zasnęła przed chwileczką i wiecie co? Ja chyba też do niej dołączę. Prześpię się, czuję się dzisiaj naprawdę już dużo, dużo lepiej, praktycznie wszystko jest ok, ale myślę, że jak teraz się położę na krótką drzemkę i wstanę, to już będzie idealnie. Powiem wam szczerze, że coś nie mogę zasnąć, ale jak widzicie, Lila nie ma z tym problemu. Śpi, Lili, śpi. Naklejki. Naklejki, zobaczcie, kto tu nam wstał już. Co, Wiktoria, masz? Co to jest? Naklejki. Naklejki, tak? Ale ładne, świąteczne. Pokażemy naszym widzom twoje naklejki. Tak? Pokażemy? Ale Wiktoria ma ładne naklejki, prawda? Jak widzicie, ja jestem w dresach, na luźno. Tak mi będzie wygodnie i jedziemy do moich rodziców. Podobno mają już choinkę, nawet ją widziałam i muszę ją zobaczyć na żywo, bo jestem bardzo ciekawa jako maniaczka świąt. Więc za chwilę się zbieramy i jedziemy. Kochani, ja sobie przypomniałam, że się z wami nie pożegnałam, więc dziękuję wam bardzo za dzisiejszego Vlogmasa. Do zobaczenia. Pa, pa!